Bóg to piękna idea. Jestem muzykiem, więc wierzę przede wszystkim w muzykę, ale też w siłę wyższą, która nami kieruje. I to wcale nie musi być Bóg ani żadna osoba. Można to nazwać, jak się chce. Myślę, że jestem wierzący, ale nie wierzę w instytucję Kościoła. Wiara przestała się liczyć. Teraz liczą się pieniądze i status. Wychowałem się w rodzinie katolickiej i dawniej zawsze chodziłem do kościoła z rodzicami, ale dziś już tego nie praktykuję. Przestałem wierzyć w dziewictwo Maryi i w nieomylność papieża. W nieomylność Jezusa też już nie wierzę. Ale uważam i myślę, że powinniśmy sobie wybaczać. Urodziłam się w Niemczech, ale moi rodzice pochodzą z Polski. Jestem katoliczką i wierzę. W Boga? Chyba coraz mniej. Bóg jest zawsze jeden i ten sam. Czy jest się muzułmaninem, czy chrześcijaninem, trzeba wierzyć i być porządnym człowiekiem. Ja czasami się modlę. Wierzysz w Boga? Tak, myślę, że tak. Kiedyś należałam do Kościoła katolickiego, ale wystąpiłam z niego. Ja też wystąpiłem z kościoła. Moim zdaniem księża sami nie wierzą w to, co propagują, bo w przeciwnym razie żyliby inaczej. Nasze dziecko też nie jest ochrzczone. I teraz pewnie nie będzie już pani z nami rozmawiać. O, jednak tak! Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No nie? Kto puka, temu otworzą. Trzeba tylko pukać do właściwych drzwi.